Być może już z początkiem 2013 roku Wałbrzych odzyska prawa grodzkie. Powstał już projekt ministerialny, który jest zalążkiem i wstępną zgodą na to, aby Wałbrzych odzyskał prawa grodzkie. Jednak czy tym razem tak się stanie? To pytanie sobie zadaje nawet prezydent miasta Roman Szołemej. Według najświeższych informacji, które dochodzą do Wałbrzycha, miasto Wałbrzych miałoby już za kilka miesięcy, a dokładnie od 1 stycznia 2013 roku odzyskać status miasta na prawach powiatu, czyli po prostu grodzkość. Ta informacja jednak nie jest jeszcze potwierdzona w 100%, ponieważ to tylko projekt rozporządzenia Rady Ministrów. Dlatego też urzędnicy miejscy ostrożnie wypowiadają się w tym temacie. W tym momencie pojawiło się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odzyskania przez Wałbrzych statusu na prawach powiatu. Aczkolwiek my spokojnie czekamy na ostateczny podpis pana premiera, dlatego że on będzie tak naprawdę prawomocny i stwierdzi fakt przyznania Wałbrzychowi praw grodzkich. Projekt ten musi jeszcze trafić do wszystkich ministerstw, a te musiałyby go zaopiniować. Następnie projektem musi się zająć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. A z kolei ostateczną decyzję podejmie premier Donald Tusk. Procedura wygląda następująco. 22 czerwca tego roku, czyli do końca tygodnia, ministrowie mają zgłosić ewentualne uwagi do treści tego rozporządzenia. Następnie również został ten projekt skierowany na wspólną Komisję Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ona odbędzie się w przyszłym tygodniu 26 czerwca. Po skompletowaniu tych opinii i uwag ministrów zostanie przedłożony projekt tego rozporządzenia do podpisu pana premiera. I to już w rękach premiera jest decyzja, czy podpisze, czy zgodzi się na to, żeby Wałbrzych odzyskał. Ja tylko przypomnę, że prezydent Roman Szemej wielokrotnie podkreślał, że bez praw grodzkich Wałbrzych nie będzie i nie może rozwijać się prawidłowo. I to z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Wałbrzycha, ale również i dla całego regionu. W skład nowego powiatu miałyby trafić wszystkie gminy, które dotychczas tworzyły powiat wałbrzyski, za wyjątkiem miasta Wałbrzych. Siedziba starostwa jednak nadal pozostawałaby w Wałbrzychu. Samo starostwo pozostanie, tylko zostanie Wałbrzych wyłączony ze struktur powiatu, a będzie powiat z siedzibą w Wałbrzychu, który będzie obsługiwał pozostałe gminy powiatu wałbrzyskiego. Na pewno będzie to się wiązało z nowymi wyborami do Rady Powiatu i również z wyborem zarządu powiatu. Jednak mimo wszystko mieszkańców powiatu czekać będą kolejne wybory, dlatego też m.in. zwołana została na prędce sesja Rady Powiatu, podczas której radni zapoznawać się będą z informacją Rady Ministrów z dnia 18 czerwca bieżącego roku.